W tym nagraniu proponuję, abyśmy uzgodnili współczynniki stechiometryczne równania reakcji syntezy chlorku sodu metodą bilansu elektronowego. Sód reaguje z chlorem, w wyniku czego powstaje chlorek sodu. Chlor jest zielonkawym gazem o nieprzyjemnym, drażniącym zapachu. Każdy atom chloru ma jeden niesparowany elektron, przez co jest bardzo aktywny chemicznie i dlatego występuje w postaci cząsteczek dwuatomowych. Zastanówmy się, czy reakcja syntezy chlorku sodu jest reakcją utleniania redukcji. W tym celu ustalmy stopień utlenienia wszystkich atomów. Obojętny atom sodu ma zerowy stopień utlenienia. Chlor w cząsteczce homoatomowej również ma zerowy stopień utlenienia. Po reakcji sód w chlorku sodu jako atom metalu, czyli atom o mniejszej wartości elektrojemności od niemetalu, jakim jest chlor, przyjmuje dodatni stopień utlenienia. Sód ma jeden elektron walencyjny, więc jest w stanie oddać właśnie ten jeden elektron, aby uzyskać najkorzystniejszą energetycznie konfigurację elektronową. Po oddaniu jednego elektronu, sód w chlorku sodu przyjmuje pierwszy stopień utlenienia. Natomiast chlor, nie metal, w powstałym produkcie przyjmuje ujemny stopień utlenienia. Atom chloru ma 7 elektronów walencyjnych, więc do oktetu elektronowego na ostatniej zapełnionej powłoce brak mu jednego elektronu. I właśnie ten jeden elektron chlor w chlorku sodu może przyjąć od atomu sodu. Chlor przyjmuje minus pierwszy stopień utlenienia. Sód w wyniku reakcji przeszedł z zerowego na pierwszy stopień utlenienia. Atom ten uzyskał wyższy stopień utlenienia. Utlenił się. W trakcie utlenienia atomy sodu oddają swoje elektrony i powodują redukcję innych elementów, przez co są reduktorami. Chlor z zerowego stopnia utlenienia przeszedł na minus pierwszy stopień utlenienia, więc obniżył swój stopień utlenienia, zredukował się. Cząsteczki chloru w tej reakcji stanowią utleniacz. Stopnie utlenienia atomów uległy zmianie. Reakcja syntezy chlorku sodu jest reakcją utleniania redukcji. Zapiszmy równania połówkowe obrazujące proces utleniania i proces redukcji. Atom sodu utlenił się. Przeszedł od zerowego stopnia utlenienia na plus pierwszy stopień utlenienia. W trakcie utlenienia z układu zostaje wyemitowany jeden elektron. Atomy chloru w cząsteczce chloru dzięki wyemitowanemu elektronowi w procesie utlenienia mogły ulec redukcji. W cząsteczce chloru mamy do czynienia z dwoma atomami chloru, więc po redukcji również musimy mieć dwa atomy chloru. Dlatego też do zajścia procesu potrzebne są dwa elektrony. Zwróć uwagę na liczbę elektronów. W procesie utleniania powstał tylko jeden elektron, natomiast by zaszła redukcja, potrzebne są dwa elektrony. W związku z tym pierwsze równanie połówkowe, równanie dotyczące utleniania, musimy pomnożyć obustronnie razy 2. Zapiszmy równanie sumaryczne. Dwa atomy sodu reagują z jedną cząsteczką chloru, w wyniku czego powstają dwie cząsteczki chlorku sodu. W równaniu końcowym nie piszemy już elektronów. Elektrony powstałe w wyniku utleniania zostały wykorzystane w procesie redukcji. Podobnie jak w równaniu matematycznym, możemy skrócić to, co powtarza się po prawej i lewej stronie w równaniach połówkowych. Czyli aby poprawnie zapisać równanie sumaryczne, skróciliśmy elektrony.